Za nami Dzień Dobra pod Spodkiem. To wydarzenie Caritasu Archidiecezji Katowickiej poświęcone pracy wielu wolontariuszy, którzy na co dzień pomagają osobom niepełnosprawnym, ubogim, potrzebującym, a w ostatnich miesiącach także uchodźcom z Ukrainy. Jest to święto Caritasu, w którym chcemy dostrzec przede wszystkim wolontariuszy, którzy czynią wiele dobra dla innych. Chcemy też ludzi zachęcić do tego, żeby odkrywali w sobie potencjał wolontariatu i wykorzystywali to, żeby czynili dobro wokół siebie. Tego dobra było bardzo wiele uczynionego w ostatnich kilku tygodniach w związku z kryzysem na Ukrainie, więc tym bardziej dziękujemy wszystkim ludziom, którzy zaangażowali się w tę pomoc. W ostatnim czasie było bardzo dużo pracy. Były prace na magazynach i praca na dworcu i wśród uchodźców, więc bardzo dużo osób się zaangażowało, bardzo dużo osób się pojawiło w wolontariacie nowych. Jako Caritas na samym początku prowadziliśmy punkt recepcyjny, więc uruchomiliśmy jakby jako pierwszą te zasoby na Śląsku tutaj dla uchodźców. Teraz działamy na magazynach, wysyłamy paczki na Ukrainę, przygotowujemy pomoc tutaj na miejscu, wydajemy żywność potrzebującym. Wiemy, że w Katowicach mamy około 100 tysięcy uchodźców. Myśmy w Caritasie we współpracy z Urzędem Wojewódzkim przenocowali około 4 tysięcy osób. Pomogliśmy grupie, myślę, 10 tysięcy osób. Podczas wydarzenia miał miejsce koncert, w trakcie którego wystąpili zespół Albo i Nie, Mietek Szcześniak, Krzysztof Antkowiak, Gabi Gąsior czy Magda Anioł. To jest tylko nazwa i tylko okoliczność do koncertowania, do dobrej zabawy, ale też tak jak mówiłam, do tej refleksji, która jest też, nie żyjemy w łatwych czasach, więc ten repertuar nasz też taki radosno-refleksyjny, ale myślę, że to wszystko, jeżeli jest podparte wiarą, to łatwiej to i radość przeżywać, i smutki gdzieś tam w sobie zwalczać i no i zawsze do przodu, nie? Jak najbardziej dedykujemy, wspieramy modlitwą przede wszystkim, tak jak się da, po prostu tak jak każdy potrafi i też dzisiejszy koncert jak najbardziej kierujemy w tą stronę. To dobro, które jest czynione, ono wymaga dostrzeżenia, ale też świętowania i my chcemy mówić w pozytywny sposób o dobru, którego jesteśmy świadkami w ciągu całego roku. Dostrzec ludzi, którzy to dobro czynią i zachęcić, promować wolontariat wśród wszystkich ludzi. Jest to super podziękowanie, jest to święto całego dobra, które płynie z Caritasu. Można tutaj zobaczyć i jak dużo Caritas robi dobrego. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.